15 lipca, w poniedziałek. Witam wszystkich serdecznie i pozdrawiam z Ustronia. A dzisiaj już od rana towarzyszą nam słowa z psalmu 46, 8 wiersza i z Ewangelii świętego Marka, 6 rozdziału, 34 wiersza. Pan zastępów jest z nami, warownym grodem jest nam Bóg Jakuba. Jezus wyszedłszy, ujrzał mnóstwo ludu i ulitował się nad nimi, że byli jak owce, nie mające pasterza. Natomiast Suzanne Brandt napisała: Boże patrzący, gdzie mnie znajdziesz? Boże słyszący, jak mam Cię usłyszeć? Przybliżasz się do mnie przez wszystkie moje pytania i ostrożnie budzisz tęsknotę. Kochani, w różnych sytuacjach się znajdujemy. W różnych wątpliwościach pojawiają się w naszym życiu różne pytania. Kiedy jesteśmy w takim, a nie innym kontekście, jeżeli jesteśmy, a myślę, że każdy z nas kiedyś takim był, potrzebujemy pocieszenia, potrzebujemy wzmocnienia, potrzebujemy zapewnienia Bożego Słowa, że nie jesteśmy sami. I dzisiaj takie zapewnienie otrzymujemy w znanych nam słowach psalmu, na którego podstawie nasz reformator napisał chyba swoją najbardziej znaną pieśń właśnie Warownym Grodem. I takim warownym grodem, takim miejscem schronienia, taką bezpieczną przestrzenią otoczoną grubymi murami, gdzie nic nam nie zagrozi, jest nasz Bóg. W starożytności, później w średniowieczu i właściwie przez długie wieki były obwarowane zamki, wokół nich podzamcza, później miasta i wokół nich podgrodzia. I kiedy zbliżało się niebezpieczeństwo, ludzie, którzy mieszkali poza murami, tam normalnie żyli, pracowali, handlowali, chronili się za grubymi murami. To, co było poza nimi, mogło zostać zniszczone, spłonąć, ale ludzie przeżyli, bo byli chronieni, mogli wrócić i odbudować. Także i my w Bogu znajdujemy nasze schronienie. W Nim znajdujemy nasze ukojenie, wyciszenie. Znajdujemy pomoc i wsparcie. Dlatego, jak mówią słowa Ewangelii, że Jezus ulitował się nad nami. Z miłości do nas przyszedł na ten świat. Z miłości do nas dokonał naszego zbawienia i został naszym dobrym pasterzem, który przeprowadza nas przez wszystkie ciemne doliny, który prowadzi nas po różnych ścieżkach naszego życia. Nie wiemy, co przyniesie nam tydzień, który wczorajszą niedzielą rozpoczęliśmy. Nie wiemy, co przyniosą kolejne dni, ale wkraczamy w ten nowy tydzień z mocnymi zapewnieniami. Wczoraj słyszeliśmy w haśle tygodnia, że nie jesteśmy obcymi przychodniami, ale współobywatelami świętych i domownikami Boga. Dzisiaj, że ten Bóg jest naszym dobrym pasterzem, że ten Bóg jest naszym warownym grodem, jest naszym schronieniem. Dlatego, siostro i bracie, niezależnie od tego, co przeżywasz, niezależnie od tego, z czym przychodzi ci się zmagać albo z czym przyjdzie ci się w tym tygodniu zmagać, niezależnie od tego, jakich ludzi spotkasz na swojej drodze, czy przyjaznych, czy nieprzyjaznych, pamiętaj, że Pan jest z tobą, że Pan jest z każdym swoim dzieckiem. On jest naszą obroną, On jest naszym przewodnikiem. Niezależnie od tego, co nas spotka, On zawsze jest z nami. On nas poprowadzi, jeżeli w zaufaniu i wierze będziemy Mu pozwalali na to, jeżeli damy Mu się poprowadzić przez różne ścieżki naszego życia, przez różne ścieżki tego tygodnia. Dlatego życzę nam wszystkim tego Bożego prowadzenia, tej Bożej bliskości, tej Bożej łaski i tego odnajdywania i słuchania. Bo tak jak słyszeliśmy w słowach Suzanne Brandt, Bóg patrzy, ale w jakich okolicznościach nas znajdzie i zobaczy. Bóg nas słyszy i my starajmy się Go usłyszeć. Bóg pomimo wszystko przybliża się do nas i chce iść z nami. Oby ta niezachwiana wiara i pewność
towarzyszyły nam każdego dnia. Zostańcie z Bogiem. Dobrego, radosnego dnia w Bożej bliskości.